Podsumowanie 12. Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu oraz 8. edycji akcji promującej honorowe krwiodawstwo wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych odbyło się 10 kwietnia w Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Pomoc w Kraśniku. Celem olimpiady było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie pozytywnych zachowań prozdrowotnych oraz doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji sprzyjających zdrowiu. Do etapu powiatowego zgłoszonych zostało 27 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kraśnickiego. Etap powiatowy poprzedzony był eliminacjami szkolnymi, w wyniku których każda ze szkół wyłoniła po 3 reprezentantów. Od uczestników olimpiady wymagana była wiedza w następującym zakresie: choroby układu krążenia, profilaktyka zakażeń HIV i choroby AIDS, środki zastępcze, dopalacze, zagrożenie dla zdrowia i życia, profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami, wpływ stresu na zdrowie i funkcjonowanie człowieka oraz pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Dlaczego warto było wziąć udział w olimpiadzie oraz akcji promującej honorowe krwiodawstwo? No przede wszystkim po to, aby zdobyć wiedzę dotyczącą zdrowia, aby również tą wiedzą dzielić się na przyszłość. Jeżeli chodzi zaś o akcję promującą honorowe krwiodawstwo, no to oczywiście po to, aby dzielić się wspaniałym darem, jaki jest krew. I tutaj należy bardzo głośno powiedzieć o tym, że około 100 litrów krwi zostało zgromadzone w ramach tegorocznej akcji. Około 100 litrów krwi oddali uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat kraśnicki. To bardzo dużo, jeżeli zestawimy to z tym, że każdy człowiek ma w swoim krwiobiegu tylko 5 litrów krwi. Jeżeli zestawimy to z informacją, że w przypadku ratowania życia czy zdrowia człowieka potrzeba 2,5 do 3 litrów krwi, a więc jak wielu osobom pomogli w ramach tej akcji uczniowie naszych szkół ponadgimnazjalnych. No i dzięki temu oczywiście wykazali się swoją dojrzałą bardzo postawą, która no, pokazuje, że są świadomymi obywatelami ziemi kraśnickiej, powiatu kraśnickiego i za co serdecznie im dziękuję. Pierwsze miejsce w olimpiadzie zajęła Katarzyna Kras z zespołu szkół nr 1 w Zakrzówku. Drugie miejsce Przemysław Piątek z zespołu szkół nr 2 w Kraśniku. Trzecie miejsce Piotr Wilkołek, również z zespołu szkół nr 2 w Kraśniku. Które z pytań sprawiło olimpijczykom największy problem? Z pytań, jakie przygotowała inspekcja sanitarna, to właśnie to pytanie, o które oparłam swój wykład na temat środków zastępczych, tak zwanych dopalaczy. Czyli pytanie, czy sprzedaż i produkcja środków zastępczych na terytorium Polski jest dozwolona. No i tutaj odpowiedzi były błędne. Część laureatów powiatowego konkursu 12. Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu odpowiedziała, że tak, a prawidłowa odpowiedź brzmi nie. Od 8 października 2010 roku, kiedy środek zastępczy włączono do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jest zabroniona sprzedaż, produkcja, reklamowanie tych środków zastępczych, wcześniej nazwanych dopalaczami. Młodzież zespołu szkół w ulicy Gościeradowskiej i scenizacją pod tytułem Baby ach te baby uświetniła konkurs i zapewniła oprawę artystyczną. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku.